Dzień dobry. Dzisiaj dzień wolny dla mnie. Ci, którzy oglądali wcześniejsze moje vlogi, wiedzą, dlaczego tak się bardzo cieszę. I zaczynamy od spaceru po parku. Właśnie myślę, chyba w tym parku jeszcze nie byliście ze mną. To jest park południowy. On tutaj zwykle jest bardzo zatłoczony, no ale taką właśnie z takim jesiennym porankiem to tłumów tutaj jeszcze nie ma. Także mam nadzieję, że uda mi się ten park coś fajnego pokazać. Chodźcie ze mną. Robię właśnie obiad, tu się smażą kotlety dla moich chłopaków, ale coś Wam chcę pokazać jeszcze. Kupiłam takie frytki. Frytki są kupione w Biedronce. Słuchajcie, bardzo fajne frytki, w sensie, że bardzo dobry skład, dlatego że tu mamy tylko ziemniaki i olej, żadnych dodatkowych rzeczy. Czasami nawet takie, wiecie, bardziej markowe tutaj jakieś frytki są naprawdę gorsze. A tutaj biedronkowe naprawdę dają radę. Tu jeszcze widzę, są inne rodzaje. Jakieś ziemniaczki można spróbować. A teraz jeszcze tylko kawałek ciasta drożdżowego ze śliwkami i jedziemy do IKEA na zakupy. Musimy kupić jedną rzecz, ale bardzo ważną. Do IKEA pojechaliśmy specjalnie po kran, bo już nam się tutaj taki kuchenny kran ze zmywaku zużył. Trzeba wymienić niestety, ale przy okazji kupiłam tam kalendarze adwentowe. Taki kalendarz kosztuje 30 zł, czyli no porównywalnie z takimi różnymi typu tam Milka i innymi czekoladkami. I zobaczcie, przede wszystkim bardzo fajne czekoladki. Mamy tutaj trufle, praliny różnego rodzaju, marcepany, czekoladki takie w kartoniku, ciasteczka, także wybór tu jest faktycznie, o ta, myślę, że ta pralina migdałowo waniliowa ciekawie wygląda, także wybór jest naprawdę fajny, a oprócz tego w środku są też dwie karty rabatowe, każda ma wartość 15 zł i przez pół roku możemy je wykorzystać, także całkiem fajny pomysł. Kalendarze są trzy
Po jednym dla każdego mojego dziecka i jeszcze jeden dla mojego męża. Mam nadzieję, że się podzieli czekoladką. Korzystając z okazji, nagrywam sobie jeszcze filmik na sobotę. Rozstawiłam tutaj już stojak na aparat. Mam nadzieję, że uda mi się nagrać dobrze. A przy okazji Wam jeszcze pokażę bardzo fajny golfik. Kupiłam go w Orseju. A jeśli chodzi o skład, to jest bardzo fajny, rozmiar L, a skład tutaj mamy wiskozę i troszeczkę poliamidu, nylonu. Mam nadzieję, że będzie mi się dobrze nosił. Bardzo podoba mi się ten kolor, jest taki mięciutki, przyjemny, bardzo fajny. I przyszła do mnie przesyłka od firmy Sensumare. Bardzo, o tu jest jakaś karteczka, zaraz zobaczę. Bardzo miłe jest to, jak piszą do nas właśnie bezpośrednio. Ktoś poświęcił czas, żeby tutaj również ręcznie napisać jeszcze taki liścik przewodni. To jest takie miłe. I zobaczymy, co tutaj jest, co tutaj się chowa. O, już się bardzo cieszę, bo widzę tutaj krem pod oczy. Algo Eye. Kiedyś wiem, że Bogusia Spryszyńskiego polecała jako jeden z takich lepszych kremów, który miała. Także już fajnie, już się z tego cieszę, będzie testowanie. Tutaj mamy Algo Rich, czyli serum do twarzy, też dobrze. Seria w ogóle jest do cery suchej i bardzo suchej, także dla mojej. I jest tutaj też anti-age cream, tak? Czyli także coś dla mnie, coś tutaj jeszcze mi się wyłania. I to jest też krem Algo Mask. O, super. Maska taka na noc, na twarz. I tutaj będzie jeszcze jedna rzecz i to jest Algo Tonik, czyli tonik do twarzy. Świetnie, też go bardzo chciałam wypróbować. Ale jeszcze co tutaj widzę jednego, to jest Algo Pure, czyli żel do mycia twarzy. Świetnie, fajnie. I dzień się już kończy, ale jeszcze korzystam z okazji, że mam troszeczkę takiego zachodzącego słońca i mogę nagrać pożegnanie z Wami przy świetle dziennym. Dlatego, że właśnie zgrywałam teraz ten filmik i widzę, że bardzo dużo nagrałam materiału, dużo go mam, ale bardzo mnie mało. Także jakoś tak chciałam też twarzą w twarz tu jeszcze z Wami sobie stanąć. A mój dzień jeszcze nie dobiega ku końcowi. Za chwileczkę właśnie wychodzę do sklepu, bo dostałam właśnie wiadomość, że jest już do odbioru sukienka, którą sobie zamówiłam. Jeżeli będzie dobra, jeżeli mi się spodoba i ją zostawię, to Wam pokażę ją w sobotnim vlogu. Chociaż wiecie, pewna nie jestem, bo to sukienka dzianinowa, tutaj przy mojej figurze nie jestem pewna, czy to będzie po prostu dobry pomysł, ale zobaczę, sprawdzę. A jeszcze wieczorem całkowicie chcę sobie zafarbować włosy, dokładnie mówię odrost. Mam od poprzedniego razu, używam farby tej, której poleca Bogusia Spryszyńska, to jest Vella Coleston i jak na razie mam takie bardzo dobre wrażenie właśnie po tej farbie. Zresztą która z Was mi też ją polecała pod vlogiem. I rzeczywiście, jeśli chodzi o konsystencję, o łatwość farbowania, no i taką praktyczność, bo na przykład można wyciskać tylko tyle, żeby zafarbować odrost, a nie musieć farbować od razu mieszanką całych włosów, no to jestem tutaj zdecydowanie na plus. Podoba mi się ta farba, także jeszcze to dzisiaj przede mną. A w sobotę zapraszam Was na filmik 5 dni, 5 stylizacji. Na razie udało mi się nagrać 3 dni, a dzisiaj właśnie ten trzeci, a ale przeglądałam też troszkę ten materiał i jednak widzę, że mam duże problemy z nagrywaniem takich filmików. Wiecie, jak jest lato, to mi jest to łatwiej zrobić na zewnątrz, tam gdzie jest duża odległość pomiędzy aparatem a osobą. Także wtedy po prostu wszystko mogę zrobić naraz i dół, i górę moją widać. Tutaj próbowałam sobie popracować ze stojakiem, tak ustawić aparat, znaleźć takie miejsce w pokoju, gdzie jest największa odległość między jednym miejscem, gdzie mogę stanąć, a drugim, ale to też nie był dobry pomysł, dlatego że przede wszystkim nie pokazywało, nie obejmował aparat całości postaci. Ja jestem wysoka, mam 1,74 m, więc jeszcze dodatkowo jak mam jakieś buty na obcasie, to po prostu mnie to skraca. A jak próbowałam nagrywać tak od góry, no to wtedy bardzo deformuję figurę. Także będziecie mieli na pewno jeden fragment, jeden strój z tą lekko zdeformowaną figurą, no ale trudno. Przynajmniej widać mnie całą, a resztę próbuję nagrywać w lustrze. I też będę starała się mniej ruszać ręką.
ręką, bo też widzę, że takie tutaj różne efekty dodatkowe niechciane przeze mnie są. Ale to już wszystko zobaczycie w sobotę. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia w sobotnim filmiku.